Rozpoczęła się budowa boiska wielofunkcyjnego i skoczni w dal przy szkole podstawowej nr 1 w Ćmielowie. Wybudowanie obiektów sportowych ma kosztować ponad 1 300 tysięcy zł. Warto przypomnieć, że inwestycja przy Ćmielowskiej Szkole to część rewitalizacji Ćmielowa. Na ten projekt gmina dostała 5 milionów zł z funduszu Polski Ład. Poza obiektami sportowymi przy szkole przebudowana będzie część Ćmielowskiego rynku wraz z przyległym parkiem. Ozdobą tego miejsca ma być fontanna w kształcie filiżanki. Natomiast przy stadionie leśnym w ćmielowie powstanie skatepark z nowoczesnym pamtrakiem. Burmistrz Janna Suska wielokrotnie podkreślała, że to jedno z najważniejszych zadań samorządu w ostatnim czasie, które znacznie wpłynie na estetykę i funkcjonalność miejscowości.